Cześć! Nowy odcinek, kanał Muzyka na Widelcu. Dzisiaj absolutny klasyk heavy metalowy, wydany w 1983 roku, Accept Balls to the Wall. Także zapraszam, zajmijcie miejsca i zaczynamy! Dla fanów gatunku, no chyba ciężko tutaj cokolwiek odkrywczego powiedzieć. No ale dobrze, spróbuję. Dla Accept była to płyta przełomowa, no i chyba najbardziej kontrowersyjna. Wydany w 1983 roku krążek w Europie, w Stanach w styczniu w 1984, z uwagi na to, że wcześniej jeszcze leżakowały sobie na półkach egzemplarze poprzedniego krążka, czyli Restless and Wild, no i też nie chciano, żeby ze sobą w jakiś sposób konkurowały. Skład zespołu, który wtedy popełnił ten album, to oczywiście Udo Dirk Schneider, mały, krępy, ubrany jak najemnik, z głosem przypominającym wiertarkę udarową. Gitarzyści Wolf Hoffmann i Herman Frank, a sekcję rytmiczną tworzyli perkusista Stefan Kaufmann oraz basista Peter Balz. No dobra, ale chyba większość z Was czeka na te kontrowersje. Cóż to takiego było? Zaczynając od okładki. Bardzo mocno to zdjęcie przypomina pracę Roberta Mapplethorpa z 1977 roku, zatytułowaną Patrice New York City. No i zespół poruszał kwestię osób represjonowanych, ale też w głównej mierze homoseksualistów. Tytułowy Balls to the Wall, no, traktuje o tym, że w końcu ludzie się, no, że tak powiem, zdenerwują i zaczną walczyć o swoje, a Lovechild, no to oczywiście o tej takiej odmienności wewnętrznej, którą tak naprawdę poznaje się z biegiem czasu. Gabi Hauke, czyli żona prywatnie gitarzysty Wolfa Hoffmana, a kryjąca się tutaj pod pseudonimem Defi, pisała wszystkie teksty, oczywiście we współpracy z chłopakami zespołu, bardzo zgrabnie tutaj ujęła pewne kwestie. Oczywiście pojawiały się pytania, czy zespół promuje homoerotyzm i takie tam różne inne cudawianki. Krótko to skwitował Wolf Hoffmann, powiedział, że Ameryka to bardzo spięty kraj. Cóż, trzeba być otwartym. My staliśmy się otwarci, ale też bez przesady po prostu podchwyciliśmy ten fame, który no, dał nam troszeczkę rozgłosu. No, Stefan Kaufmann z kolei w wywiadzie mówił, że wiele tekstów no, dotyczyło uciskanych mniejszości. Też niektórzy zarzucali, że tekst London Leather Boys traktuje właśnie o homoseksualistach. No ale nie, tutaj właśnie tekst dotyczył motocyklistów, grup, które zrzeszają się, jeżdżą i mają wspólną pasję. We'll be right back.
Kaufman zaznaczał, że są to mniejszości troszeczkę odseparowane, troszeczkę marginalne, bo wiadomo, ubrani są inaczej, zachowują się inaczej, może nie zawsze według pewnego kodeksu, jak to można ładnie ująć, w cudzysłowie normalnych ludzi, no ale summa summarum nie był to tekst w żaden sposób dotykający homoseksualizmu. No dobrze, ale kontrowersje kontrowersjami, a co z muzyką? No, te teksty opakowane są w totalnie konkretny heavy metal. W 1983 roku wiadomo, że konkurencja była ogromna. W samej Anglii mnożyły się jak grzyby po deszczu świetne kapele. Niemcy nie pozostawali jednak w tyle. Europa, ta bardziej kontynentalna, no, też nie spała, także było w czym wybierać. No i właśnie jako jeden z tych krążków wtedy pojawia się Balls to the Wall, no i robi troszeczkę szumu. Albumem Balls to the Wall dla mnie Accept wspiął się na taki punkt krytyczny. Później było albo podobnie, albo trochę gorzej. Natomiast wspinali się, tak wspinali, aż właśnie wydali Balls to the Wall. Oczywiście nie umniejszam nic poprzednim albumom, bo są równie kapitalne i mają swoje bardzo, bardzo jasne punkty. Restless and Wild, Breaker, którego uwielbiam. Również, może będzie jeszcze czas, żeby go przypomnieć, czy później też były kapitalne krążki Metal Heart, bardzo uwielbiany przez polskich fanów, czy też późniejszy, troszeczkę taki odsunięty Russian Roulette. Tytułowy otwiera stawkę. Świetny numer, chociaż bardzo, bardzo taki już oklepany, w cudzysłowie mówiąc. No tak to jest czasami z klasykami, że bardzo często grane troszeczkę może nie obrzydzają słuchanie, ale już nie mają takiej świeżości i mocy. Ja natomiast bardzo lubię słuchać płyty, tak w cudzysłowie od, bo wiadomo, słucham jej od początku, ale London Leather Boys, czyli drugi kawałek. Zresztą mógłbym wymienić każdy, bo dla mnie ta płyta jest totalnym konkretem i no nie ma tutaj słabego punktu, nie ma słabego dźwięku, nie ma słabego szarpnięcia strun, nie ma słabego uderzenia w bęben. Wszystko jest poukładane, idealne, prawie jak pod linijkę, ale zawierające nieskończone pokłady energii, co też z tych kawałków się wręcz wylewa. Wszystko również bardzo ładnie zrealizowane, świetnie brzmiące wydanie BMG Ariola RCA, które naprawdę może nie jest aż tak głośne, dynamiczne, ale jest cholernie selektywne, gdzie wszystko słychać idealnie. Sekcja, gdzie Peter Baltz i Stefan Kaufmann, no taki duet też bardzo dobrze zbity od kilku płyt, grali razem wtedy, no tandem, marzenie, sekcja napędzająca całą machinę zwaną Accept. Gitarzyści Wolf Hoffman i Herman Frank, solówki, riffy, wszystko jest po prostu cymes. No, posłuchajcie tylko Losing More Than You Ever Had, świetny numer.
samo wspomniany już wcześniej Lovechild czy Losers and Winners. Znalazło się miejsce również dla bardzo ładnego utworu, kończący album Winter Dreams. Od razu mamy przed oczami śnieg, bałwany, renifery w oddali. Bardzo ładny tekst, nastrojowy, klimatyczny, nostalgiczny utwór. Takie trochę nietypowe zamknięcie tego albumu, bo wiadomo, po takim strzale jak Guardian of the Night prosiłoby się jeszcze troszeczkę riffu. Ale no cóż, taki wybór, no ale dobry wybór, świetnie się tego słucha, polecam głośno, jak i cały album. Bardzo zachęcam do tego, żeby posłuchać głośno tej płyty nie raz, nie drugi, bo ma w sobie niesamowite pokłady tego, co w muzyce heavy metalowej jest najlepsze. Czyli dobry riff, świetne solo, bardzo poukładana i punktująca sekcja rytmiczna bez żadnych fałszywych ruchów. Do tego charakterystyczny, bardzo, bardzo unikalny i rozpoznawalny w momencie wokal Udo Dirk Schneidera, o którym troszeczkę mniej mówiłem. No, właśnie nie wiem dlaczego. Udo na tej płycie również odciska swoje piętno, karczący jak taka wiertarka uderowa podpięta do pełnej mocy jego interpretacji utworów. No, kto inaczej by te utwory zaśpiewał? No nie wiem kto. Mark Tornillo, obecny wokalista Accept od kilku lat, no powiedzmy, że daje radę i te kawałki brzmią prawie, że tak samo, no ale właśnie. Prawie, że tak samo. Udo to Udo i można by było powiedzieć, że bez Udo się nie Udo. Chyba będę się powtarzał, ale takie płyty nie powstają na zawołanie. Taka płyta jak Balls to the Wall myślę, że jest wypadkową kilku kwestii, które zespół z biegiem czasu nabierał. No wiadomo, doświadczenie, umiejętności, poprawa warsztatu i tak dalej. Też trafienie w pewien punkt. Dzięki za obejrzenie odcinka, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i lubicie od czasu do czasu posłuchać gawędziarstwa mojej osoby. Jeśli chcecie wspomóc kanał, będzie link, można postawić symboliczną kawkę, za którą dziękuję. Zapraszam na kolejne odcinki serii Muzyka na Widelcu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dzięki serdeczne raz jeszcze. Stay heavy, play loud, hej!